Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Dziś podczas wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo wegańskie Raffaello. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 500 ml napoju ryżowego, 90 g wiórek kokosowych, 110 g kaszy jaglanej, orzechy nerkowca, 20 g cukru trzcinowego oraz do obtoczenia jeszcze trochę wiórek kokosowych. Aby pozbyć się gorzkiego smaku kaszy jaglanej, płuczemy ją pod zimną, ciepłą i ponownie pod zimną wodą, po czym wsypujemy ją do garnka. Następnie wlewamy napój ryżowy oraz dodajemy cukier trzcinowy. Następnie mieszamy i gotujemy tak długo, aż kasza jaglana wchłonie prawie całą zawartość napoju, po czym dodajemy wiórka kokosowe. I ponownie całość mieszamy, aż uzyskamy jednolitą masę. Z tak przygotowanej masy formujemy kulkę, pamiętając o tym, aby do jej środka włożyć orzecha. Następnie kulkę obtaczamy w wiórkach kokosowych. Tak przygotowane kulki wkładamy na kilka godzin do lodówki, najlepiej na całą noc. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie lody. Zapraszam serdecznie.